Hello! Witajcie w kolejnym odcinku z Życia Prawnika. No nie. I już się zaczęło. Widzieliście to? Ledwo zaczęłam, a tutaj... Angelika... Błażej. Błażej stanie w jej obronie. Bo Błażej, patrzcie, on ma piorunka z... Aha, myślałam, że on... Nie. To on z Angeliką ma. No i patrzcie, znowu ich... Jak ja mam naprawić te relacje? Brak mi słów już. Nie, on ma piorunka z tą. No to nie, no to nie, mój plan... Mój plan się nie ziścił. Nie ziścił. Dobra, już mi brak słów. Zamian sobie tutaj, jakby nigdy nic je. Nieważne, że teraz ma egzaminy. Kogo to obchodzi? Co z tego, że masz egzamin, Damian? Smacznego, smacznego. Nie przejmuj się. Idź jedz. W ogóle tak pójno egzamin, naprawdę. Dobra, my tu mieliśmy z Błażejem wyjść, tylko niech weźmie sobie jeszcze prysznic. A potem... Przyspieszmy jego prysznic. Angelika mnie denerwuje z tym, że co chwilę bije tą... Liliannę, swoją siostrę. Jedziemy na randkę. Z Samoleonem, czy jak ona ma Salomon, blablabla. Coś tam. Teraz ja tu ją znajdę w tym wszystkim. Chociaż mamy jeszcze... Nie, to nie ta. Pomyliło mi się z Syrem. Gdzie ją tu znajdę teraz? Tu jaka ładna simka? A, to jest Tina Caliente. No tak. Gdzie jesteś? Samoleono, Salomeo, czy jak ci tam? Coś na S. Wiem, że była blondynką. Tak, to jest jak się zna wszystkich simów w mieście. Ojej, nie no, chyba można zaprosić ją. Skoro ich wszystkich mam, to ją tym bardziej powinnam. No nie widzę. Gdzieś się schowała na samym końcu pewnie? Jest. Salomea Uchaha. Tak. Te imiona naprawdę mnie powalają. Nie masz ochoty iść ze mną na randkę, ty... Fredna Zouzo. To nie. Bez łaski. Znajdziemy sobie kogoś innego. Nie, kolejnej rudej nie chcę. Wystarczy, że Damian ma rudą dziewczynę. Dobra, czyli... Teresa Brzuska. Nie no, myślę, że nikt nie będzie chciał iść z nim na randkę, bo ma ze sobą relacje. Ale może chociaż na spotkanie takie zwykłe? Czekaj jeszcze raz. Zadzwoń do Sima po prostu. Podziwiasz mnie? Czekaj, ty mnie podziwiasz? Mamy dużo piorunków. Czekaj, czekaj, dobra. Jesteś co prawda ruda, ale już... To nic, mam cię pod ręką. Zostań na noc, no. Damian, opanuj się. I cię też popodziwiaj. Niech będzie jej miło. Boże, ile mam tutaj tych ludzi? Chcę do początku. Nieważne. Nie jedz, zabiorę cię na kolację. Co ty na to? Powiedz jakiś dowcip. Boże, ty jesteś jakaś nawiedzona. Ona co chwilę... Ja nie mam słów do tych simów. Zaproszę na spotkanie. Potem się to przerodzi w randkę i będzie okej. O ile znajdę w ogóle ją w tej liście gdzieś na początku. Chciałabym widzieć ich relacje. Teraz mam po taksówkę teraz. Spodziewałam
spróbujcie razem potańczyć. Boże, już po cało i już wszystko. Okej, zobaczmy, co mamy do wyboru. Kawiarnia Romary. Wspaniała kawa i przytulny wystrój czekał na ciebie w tej kawiarence z klasą. Nie jest dużo, ale wygodna i bez wątpienia urocza. To może tam pójdziemy? Bo jeszcze nie byłam chyba. O, spokojnie. Bo ja nie nadążam czytać. Liliana kończy semestr. Liliana dostaje ocenę 5+, 1200. Angelika kończy semestr. Angelika dostaje na koniec 5+, 1200. I Daman kończy semestr, dostaje 5+, 1200, no. Opłaca się uczyć? Opłaca się, 6000 na koncie. Pewnie, że się opłaca. No nigdy... Dobra, nie, mam to w dupie, za przeproszeniem. Koniec. Opowiedz jej ten żart. Jeszcze tylko zerknę na nich. Znowu... Po prostu zaraz jej coś zrobię. Nie będziesz jej policzkować. Wądołuszka, ty wredna małpo ruda. Koniec. Wszyscy do spania. Za karę. Bo mnie denerwujecie. Zachować nie potraficie. No. A my z Bożejkiem jedziemy na ran. Oj, co? Nie spodobało ci się? Zostaw to żarcie i chodź. Halo. Nie zamierzasz z nami jechać? Boże święty. Czemu mnie to nie dziwi, że Bożejowi znowu nie wychodzi randka? Już raz coś takiego chyba się wydarzyło, tak mi się coś wydaje. Jesteśmy sobie w tej kawiarence. No, nikogo tutaj nie ma. Zaraz spróbujemy naprawić relację z naszą Mary. Możemy ją popodziwiać, opowiedz jakiś zwykły dowcip. O, zróbmy z nią okrzyk studentów, bo ona to uwielbia wprost. Jakaś pogawędka. Chwila zabawy. Spróbujemy ją troszkę rozkręcić. Bo nie możemy pozwolić, żeby spotkanie zostało nieciekawe. O. Tak. Kolejny rudzielec nam się trafił. O, poprawia się. Jest tu jakaś muzyczka, coś ten tekst? Nawet jest. Można by sobie tutaj potańczyć. Podejdź tutaj, to ona chyba przyjdzie za tobą. Chociaż taniec w kawiarni. Jakie relacje? No, już lepiej. No, dalej! Co mogę jeszcze z nią zrobić? Nie wiem, czego ona pewnie zapytaj. Skończ gadać. O! Łapki zadziałały. O! Jezus Maria, co to za jakieś... Don't. Błażej mnie maskoczy, Błażej bije się ze mną na poduszki. Baw się. Bitwa na poduszki. Baw się. Maskotki. Jak sobie życzysz, moja pani. Teraz Błażej, nie zepsuj tego, proszę cię. A masz. Boże, jak jej przywalił. A czemu zniknął już ten piorunek? No, chyba w końcu to ci się uda, Błażej. Zauroczyłeś się, ale ona ma super pragnienie. Jakie mam jej to spełnić? Może wejdziecie do środka? Czy niekoniecznie? Ej! Słuchaj, no, ja wiem, że chcesz odrabiać lekcje, ale... jesteś na ramce, hello, deszcz pada w ogóle. Mamy zimę i deszcz pada. Psst.
Zostaw tę lekcję. Boże święty. No. Przynajmniej obejmować się chcesz. Wiedziałam, że to pieśń będzie słabe. Co się stało? O, właśnie gdzie wybrałam. Ja to mam wyczucie. No nie wiem, czy ona będzie się chciała całować z tą gorąco. Randkę marzeń spróbuję, ale... się boję, że ona nie będzie chciała się całować z tobą. Nie chcę tego zepsuć. Na. To będzie jego pierwszy pocałunek. Ty, to będzie twój pierwszy pocałunek. Zobaczymy, czy ona w ogóle zechce. Ty masz już 100, ale ona tak średnio. Widzę 33 tylko. Boże, on się w niej tak bardzo zakochał. A ona nic nie chce nim. To jest super. Będzie się chciała nim całować? Dasz buziaczka? Gorzejkowi? Mary? Mary ściemiaro? Yes! Przesłodko! Super. Ja flirtujemy i pozwala się pomasować. No, zakochała się w końcu nas? Bo ja nie wiem, czy ona czuje to samo na nas, co my na niej. Trudno, tylko ja mu będę spełniać pragnienia, bo ona nie ma nic. On nie wiem, czy ostatnio jej się nie podobał twój sprośny dowcip, wiesz? Spróbujmy ją smaknąć. Romantycznie. Czule. Namiętnie. I gorące pocałunki. Boże. Zapomnieli o całym świecie. Tak. O całym świecie. Pomasuj ją. Zostaw to krzesło. Poznać kogoś nowego. Co ty masz za pragnienie jakieś dziwne? Zostaw te lekcje, kobieto! Jesteś ze mną na randce. Weź się zachowuj. No pewnie, że jestem w porządku. Masażyk? Parabara w łóżku. Już nie przesadzaj. Gdzie niby tutaj chcesz parabara robić? Odwieź mnie do domu, no. Nie proszę nawet o to. Całuj czule. Bejmij romantycznie. O tak, żałuj, Salmona, żałuj. Mogłaś być na jej miejscu. Gdzie jesteś? Jest miłość. O, zakochałaś się w nas w końcu. Oświadczyny? No nie szalej. Pocałuję jeszcze namiętnie. Jesus Christ, jak oni mnie denerwują. Co tobie brakuje, że ty ciągle siadasz na dupie? Kup kawę dla Mary. Kup kawę dla Mary. I zamów sobie też. Wypijcie kawę. Błażej? Idziesz czy nie idziesz? Proszę kawę dla mojej pięknej dziewczyny.
mają tu zauroczenie. Na razie tylko zauroczenie. Uważaj, wszyscy na ciebie lecą. Czy ty chcesz wypić kawę dla swojej dziewczyny? Świetnie. Świetny z ciebie facet. Brawo. Brak mi słów. Naszą 14, więc wypadałoby już wracać do domu. Także proszę cię... O nie. Pocałuj ją na pożegnanie. I... Zakończ randkę. O. No kto by się spodziewał? Co ty chcesz? Gorące pocałunki z trzema simami? Co ty masz tu za pragnienie życiowe? Chyba ci się w głowie już poprzewracało, koleżeczko. O, następna się zakochała. Idź stąd, bo ty tylko rozkochujesz sobie kobiety. Zadzwoń po taksówkę. Ale fajnie mu potrzeby zrosły za to, że właśnie ta randka tak wyszła. No, możesz w tym czasie sobie odrobić zadaną pracę, żeby nie marnować czasu, bo dzisiaj idziesz na wykłady niedługo. A ty tu siedzisz, a ja cię szukam. Już możesz jechać. No, raz. To już widzimy się w akademiku. O, ten czas już tak szybko nam mija, muszę kończyć powoli. Ale... Co ty robisz? Śpisz? Aha, ja nie kazałam wszystkim iść spać, tak? Bo mnie zdenerwowali. Okej. Okej. Jest okej. Mamy 6000 aż. To ja myślę, że możemy sobie... przemeblować na przykład pokój. O. Ale to potem. Poza nagraniem nie będę teraz zajmować czasu. Chociaż w sumie troszkę szkoda mi tych pieniędzy. Ale oni tutaj jeszcze zarobią. No bo wiecie, potem muszą za coś mieszkać. Znaczy dom kupić nowy i tak dalej, jak już skończą się ich studia. Gdzie ty jesteś? Czemu nie wejdziesz do środka? Czernia, wykonać daną pracę. Gdzie jest śnieg, ja się pytam. Co to za zima bez śniegu? No i gdzie ta twoja dziewczyna się... Tutaj się schowała. Mary ściemniacz. Odrabiaj. O, jest śnieg, nareszcie. Niedługo może też im choinkę postawię. Chociaż na święta to oni pojadą do rodziców. Koniecznie. Jesus. Liliana! Czemu ty nie śpisz, kobieta? Wyśpij się. Na którą masz? Na 16. A, charyzma, kondycja, kreatywność. Jezus Maria. A ty, Damian? Gotowanie, technika. Angelika, kondycja, logika, kreatywność, sprzątanie. No to... nieźle. A na którą masz? Na 19. O Jezus Maria. A Damian? Na 18. Wszyscy mam tak późno. To zdążycie się pouczyć. Tylko najpierw to mi się wyspać. Ty już... Aha. Mylą mi się. Spoko. Ona sobie śpi, on pisze pracę sam sprawy. Bo czemu nie? Niech sobie napisze, będzie miał od głowy. Też go czekają niedługo egzaminy. Gdzie on ma pokój, to ja już nie wiem. Nie, to nie ten. Tu? No, to jest... Boże, gdzie ja go położyłam? To jest pokój Damiana, a to jest pokój Błażeja. Czemu? Dobra. Jak zwykle coś namieszałam. No wstawaj. Idź się uczyć czegoś lepiej. Gotowanie, technika. To twój obraz? Dobra, maluj se. Już nie będę taka... Nie będę ich tak męczyć. Skorzystaj i wyczyść. Weź sobie prysznic. Będziesz czyścić wszystko, bo... Bo musisz się uczyć sprzątania, tak. Tego będziesz od teraz sprzątaczką w naszym akademiku. No. Angelika sprzątaczka.
No widzisz, teraz możesz iść spać. Ten tutaj tworzy, nie wiadomo po co, jak on musi się uczyć zupełnie innych rzeczy. Oni tak późno wracają. Ten o 20, ten o 16, 21, 19. Może by się wybrali do jakiegoś klubu wieczorem. Ale to oczywiście w następnym odcinku. Bo tutaj powoli trzeba kończyć, niestety. Ale chrapie. Nie mają tutaj romantycznych upodobań, ale przyjaciółmi mogą zostać jak najbardziej. Szczepan ma życie, ale jej się chyba podoba. Z tego co pamiętam, ale on jest nastolatkiem. Także chyba zostanie tylko jej przyjacielem. Takie życie niestety. Takie życie. Dobra, ten śpi. Za dużo ich tutaj mam. Ty już też się wyspałaś prawie. Boże, czy książek ich nie odłoży? Angelika odłoży. Poduszy sobie książki. Co ty chcesz? Napisz pracę semestralną, zagratuluję komputerową. Jak posprzątasz? Za karę, że ciągle bijesz siostrę, będziesz sprzątać akademik, kurczę, czy... Do czego to doszło, Damian, że musisz się gotowania uczyć? To by pomyślał, że prawnik musi umieć gotować. Też chcesz napisać pracę, to chodź pisz teraz, póki komputer jest wolny. Kurczę, taki akademik i... I tylko jeden komputer. Ja też sobie zaraz biję punkt. Co ty tam piszesz? O tym, że zdałaś egzaminy. Widzę, że Juliana pisze o sobie. W swojej pracy semestralnej. I znowu o sobie. Ach, jestem taka piękna, idealna, cudowna i mądra. Oczywistym było, że dostanę najlepszą ocenę. Co tam jeszcze? Przyspieszę to. A oni pójdą na wykłady i wtedy sobie skończę ten odcinek. Ogarnę ich przed tym. No chodź tu. Ty sobie postanowiłaś potańczyć. Postanowiłaś olać sprzątanie. Dobra. Ty masz lekcje odrobione, więc spoko. Możesz się wyspać i potem robić co chcesz. Ty podnieś sobie już tą zabawę jak musisz. Dużo ci zostało pracy? Żeby wypadało, żebyś coś zjadła. Charyzma, kondycja, kreatywność. No to cóż, wywalę dzieło Damiana. Hej Angelika, czy Liliana może by... Cyryl! Nie! Nie masz innych przyjaciół? Gdzie jesteś? Dobrze się czujesz? Całkiem nieźle. Idziesz oglądać ten dramat! Weź lepiej prysznic. Bo zaraz twoja higiena okaże się być dramatem. A potem, mój drogi, możesz sobie poskakać na skakance. Bo kondycja, moi mili panowie. To podstawa. Ty tutaj chcesz szamać. I... O. Ktoś tutaj w ogóle potrzebuje...
próbował tej. Aha, ty już idziesz na wykłady, dobra. Ktoś tu potrzebował kondycji. No, Damian potrzebuje kondycji. I Andrójka. Przestań zachwycać się śniegiem, tylko do roboty. Ty nie masz u mnie taryfy ulgowej. Coś za tobą nie przepada, Andrójka, bo jesteś taka niemiła w stosunku do swojej siostry. Że masz u mnie po prostu przechlapane. Tyle ci powiem, kochaninko. Boże, już poszedł, tylko nam została nasza trójca święta. Liliana, za godzinę idziesz na studia, więc... Sio. Akysz, akysz. Jeszcze dwójka nam została. Na którą wy macie? 19 dopiero, Jezus Maria. Wreszcie, Jezus Maria. Aha, ona poszła. Poszła? Hej ho, hej ho. Hej ho, hej ho. Hej ho. Sport to zdrowie. Hej ho, hej ho. Co? Jakie inwestycje? W ogóle czemu ja dostaję jakieś... A ty jaką naturą się zajmujesz, kobieto? Przecież uczysz się tego sprzątać. Boże, już wrócił. Nawet nie zauważyłam. Przemaj sobie. A to masz słabe relacje. Następnie się zakupuję we wszystkich. Całuję mnie czole, Boże, już myślałam, że będzie go policzkować za to, że... Dobra, daję jej się pocałować. Dobra, już wyciągasz ten swój magiczny zeszycik z lekcjami, a idź ty! A idź ty, idź ty! Denerwujesz mnie z tymi lekcjami swoimi. No, idź na uczelnię. I Lilka też, Lilka. Co ja gadam? Lilka. O, wbiłaś sobie punkcik, więc jest dobrze. Tylko tą kreatywność, kurczę, wszyscy muszą kreatywność, a Szczeluga tylko jedna, tak? Czy na górze też jest? Nie, po prostu miałam wyjście na dach, a na dachu nic nie ma. Spoko. Nareszcie mamy śnieg. Szczek się bałam, że nie spadnie w ogóle. No ale dobra. Będziemy powoli kończyć, bo już się przedłużyło. Zapać. No i. O, Chryste. Nie chcę tam grać. Zapać wszystkie rachunki. Tak jest. Dobra, no to ja kończę ten odcineczek, w kolejnym myślę, że wyjdziemy sobie na miasto, jak wrócą wszyscy z wykładów i zobaczymy, co tam będzie się działo. No, studia nie są zbyt porywające, no ale niestety trzeba przez nie przebrnąć, także do następnego, pa pa!